Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Przypominam, jak zwykle w opisie filmu znajdziecie wszystkie pytania, na które będę dzisiaj odpowiadać, z konkretnymi minutami, w które możecie kliknąć, żeby przejść do mojej odpowiedzi. A ja zapraszam na odcinek. Pierwsze pytanie dzisiaj zadała Bojka. Pani Joanno, mam pytanie, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mianowicie chodzi o to, czy posiłek potreningowy na diecie ketogenicznej jest obowiązkowy, czy jeśli ćwiczę wieczorem i potem przechodząc, to mam jeść posiłek po treningu na noc. Czy to na keto, czy nie na keto? Wydaje mi się, że już o tym mówiłam w jakimś filmie, że troszeczkę to jest mit, który już został wieloma badaniami obalony, że my musimy zaraz po treningu zjeść coś, bo inaczej to po prostu nie będziemy na przykład budować mięśni. Tak nie jest. Oczywiście zależy to od tego, jak się czujesz i niektóre osoby po prostu mają potrzebę zjedzenia czegoś po jakimś czasie po treningu. Natomiast prawda jest taka, że synteza białek, o którą nam tutaj chodzi, przede wszystkim pod kątem budowy masy mięśniowej, zachodzi do 24 godzin po treningu. Więc spokojnie, jeżeli na przykład robisz trening wieczorem, to możesz już iść spać i zjeść rano i to i tak nie będą 24 godziny, tylko na pewno dłużej. A jeżeli tak tym samym ktoś na przykład robi trening rano, to nie jest tak, że musi pędzić do domu i po prostu albo jeszcze brać sobie coś na siłownię, jeżeli nie ma takiej potrzeby, żeby koniecznie po prostu zjeść w jakimś tam okienku, na przykład pół godziny czy godziny, jak to się u niektórych przyjęło po treningu, bo tak naprawdę były takie badania, na przykład pokazujące osoby, które trenowały i jadły zaraz po treningu i te, które nie jadły po treningu i naprawdę nie było praktycznie żadnych znaczących różnic, jeżeli chodzi właśnie o syntezę białek, o przyrost masy mięśniowej. Także jeżeli nie czujesz głodu, czujesz się dobrze po treningu, na czczo, spokojnie możesz poczekać i zjeść ten posiłek później. Pytanie od Rafała. To dotyczy jednego chyba z Q&A-ów, gdzie mówiłam o tym, że już przy 0,2 mmol na litr ciał ketonowych osiągamy pewne korzyści ze stanu ketozy. I Rafał napisał, ja mam normalnie 0,3 na węglach, przecież to nie ma nic wspólnego z ketozą. Czy jestem w błędzie? Drugi Rafale, jakby rozumiem Twoje zdanie, bo bardzo dużo osób w ten sposób mówi i ja też w moich nawet pierwszych filmach kilka lat temu, gdzie sugerowałam się taką, wiecie, czystą po prostu wiedzą teoretyczną dotyczącą żywienia ketogenicznego, rzeczywiście podaję tam wartości, które no to są jakieś wartości referencyjne, nie mówię, że one są złe, ale jeżeli jesteś w ketozie, to Twój poziom ciał ketonowych jest od 0,5 mmol, tam do 1,5, 2, 3 w zależności. Natomiast prawda jest taka i pokazały to też badania, że u niektórych osób nawet stężenie ciał ketonowych 0,2, 0,3 już daje korzyści z ich właśnie posiadania w naszym organizmie. Co więcej, to jaki mamy poziom ciał ketonowych często jest nie tylko zależne od tego, jak bardzo jesteśmy zaadaptowani do ketozy. I ja to obserwuję u mnie w gabinecie, kiedy na przykład przyjmuję pary i jest jakby wiele rzeczy, które to potwierdzają, ale to, jaki masz poziom ciał ketonowych, zależy jakby od Twoich pewnych indywidualnych cech charakterystycznych. Zależy też od Twoich genów, zależy od Twojej elastyczności, ale zależy też od tego, jak efektywnie Ty metabolizujesz te ciała ketonowe. I u niektórych osób poziom 1,5, to jest na przykład taki, który osiągają już po ketoadaptacji, jak jedzą, nie wiem, około 30 g węgli netto dziennie, a u niektórych osób przy tym samym praktycznie żywieniu, przy podobnej aktywności itd., itd., to będzie 0,3. I jeżeli dobrze się czujemy, jeżeli jakby osiągamy te cele, które sobie założyliśmy, celem nie powinno być posiadanie ciał ketonowych, no chyba, że potrzebujemy być w ketozie klinicznej, bo na przykład mamy jakąś poważną chorobę, która jakby to warunkuje, żeby było leczenie, postępowało. Ale jeżeli nie,
to po prostu taki niski poziom ciał ketonowych wystarcza i po prostu niektóre osoby być może są bardziej efektywne jakby w produkcji i od razu w wykorzystywaniu tych ciał ketonowych. Więc tutaj naprawdę nie czepiajmy się tych poziomów, jeżeli ktoś się dobrze czuje. Przypuszczam, Rafał, że jak mówisz, piszesz, że masz normalnie 0,3 na węglach, to pewnie jesteś po ketoadaptacji, bo jeżeli jadłbyś węglowodany, to nie miałbyś i nie miałbyś nic wspólnego z żywieniem niskowęglowodanowym, to nie miałbyś takich poziomów, bo osoby, które jedzą węglowodany, mają 0,0. Chyba że stosują na przykład posty okresowe, no i podczas postu też w stan ketozy możemy wejść, albo po jakimś bardzo długim, intensywnym, długotrwałym wysiłku. Także to nie jest tak, że ktoś normalnie ma 0,3, bo jak ja teraz mam, będąc w ciąży, 0,2 ciała ketonowe, to już po prostu dla mnie to jest, ja już czuję, że jestem w ketozie i powinnam zjeść trochę węgli. Natomiast zazwyczaj mam 0 po prostu, więc tutaj to też no, u większości osób, mówię, takie niskie ciała ketonowe nie będą występować, jeżeli jakby keto jest z nim zupełnie obce. Pytanie od Iwony. Dziękuję za kolejną porcję wiedzy. Chciałabym zapytać, co dokładnie przerywa post i autofagię. Chodzi mi o wodę z solą kłodawską, wodę z octem jabłkowym oraz yerba mate. Droga Iwono i wszyscy pozostali, ja chyba muszę zrobić osobny odcinek zatytułowany dokładnie co przerywa post, bo jakby ciągle te pytania się pojawiają. Więc myślę, że za jakiś czas coś takiego się chyba pojawi. Też możecie dać znać w komentarzach, czy uważacie, że fajnie byłoby tutaj rozwiać wszelkie wątpliwości, bo już też nieraz o tym mówiłam tam w kontekście właśnie produktów, o które pytacie. Natomiast jeżeli chodzi o wodę z solą kłodawską, nie przerwie ona postu, wręcz podczas postu jest zalecane właśnie doładowanie tak w ten sposób tej soli, sodu, elektrolitów, żeby się nie odwodnić. Ocet jabłkowy też nie przerwie postu, wręcz on indukuje stan ketozy, jakby wzmacnia ją, więc spokojnie można pić na przykład w celu dokwaszenia żołądka na czczo wodę z octem jabłkowym. I yerba mate. Yerba mate, herbata, nie zawiera żadnych kalorii, więc również tego typu herbaty spokojnie możemy pić i wszystkie te trzy substancje, które wymieniłaś, o które zapytałaś, droga Iwono, nie przerywają postu. Anna. Super fajny odcinek, poproszę, jak walczyć z menopauzą, będąc w keto. Nie wiem, czy będąc w keto łatwiej ją przechodzę, czy po prostu tak mam, ale i tak mnie to irytuje. Pozdrawiam. Droga Aniu, o kwestiach związanych z menopauzą też już było kilka Q&A-ów. Natomiast w skrócie, bo to pewnie z kolei znowu jest temat rzeka na jakiś dłuższy film. W skrócie keto pomaga zazwyczaj wielu kobietom przy menopauzie i łagodzi ich objawy. Nie wiem, czy jesteś cały czas na keto i teraz przechodzisz menopauzę, jeżeli tak, to pewnie nie masz porównania. Natomiast bardzo wiele moich podopiecznych, które właśnie były w trakcie menopauzy i przeszły na przykład razem ze mną ketoadaptację, no to były w szoku, jak bardzo ich samopoczucie się poprawiło. I rzeczywiście to pod kątem naszych hormonów bardzo dobrze działa. Nie będę się zagłębiać w szczegóły, bo mówię, możesz sobie odnaleźć wcześniejsze odcinki, już kilka razy o tym mówiłam. Natomiast co dodatkowo możemy zrobić? Na pewno właśnie takie przeciwzapalne żywienie ketogeniczne i tłuszcze, tutaj w szczególności nienasycone, będą bardzo dobrze działać. W ogóle jest taki protokół rotacji nasion, który ja polecam moim podopiecznym, które mają jakieś tam wyzwania również pod kątem menopauzy. No i znowu może jakiś e-book powstanie na ten temat, bardziej jeżeli chodzi o sprawy kobiece i jak to u kobiet wygląda, bo myślę, że jest chyba potrzeba, żeby o tym więcej mówić. Natomiast właśnie wspomaganie się nasionami, orzechami, tłuszczami nienasyconymi, olej lniany, olej z wiesiołka, z ogórecznika, kwasy DHA, EPA też są bardzo ważne. Także to są takie rzeczy, o które warto zadbać. No i ja też bardzo Wam polecam, jeżeli mamy rzeczywiście jakiś taki problem pod kątem tej menopauzy, to bardzo fajnie samopoczucie i te wszystkie takie no, rzeczy, które są związane z tym okresem menopauzalnym, regulują adaptogeny. Na przykład Królowa firmy Mother's Protect, niestety nie mam kodu rabatowego, ale może się uda kiedyś zdobyć. To jest bardzo fajny adaptogen, który już bardzo często pomaga i właśnie kilka moich podopiecznych mówiło, że przy takich na przykład napadach gorąca to im bardzo pomogło to unormować i już nie mają po prostu takich skoków temperatury i potów
albo rumieńców, które nagle się po prostu nieoczekiwanie pojawiają. Także również tego typu rzeczy możesz wypróbować. Kwiatek ma pytanie. Co jeść na keto podczas parodniowej biegunki wirusowej albo z nadmiaru tłuszczu? Nie wiem, co jest przyczyną. Przyjmuję probiotyki i lek przeciwbiegunkowy. Apetyt mam średni, ale jednak. Moja droga, no właśnie, pytanie, co jest przyczyną. Jeżeli wirus, to ok, a jeżeli nadmiar tłuszczu, no to ten tłuszcz po prostu trzeba zmniejszyć. Ale tak czy siak, przy biegunce raczej troszeczkę zmniejszamy tłuszcze. Ważne jest, jak przy wszystkich takich dolegliwościach trawiennych, żeby to jedzenie było lekko strawne, czyli raczej nie smaż. U niektórych osób też jedzenie surowych rzeczy się nie sprawdzi, więc bardziej jakieś gotowanie na parze czy wolnowar, który naprawdę, naprawdę Wam polecam. Zazwyczaj błonnik, bo odpowiednio jakby spożywany, też pomaga łagodzić te objawy, ale też jakby nie przesadzić z nim, żeby to nie poszło w drugą stronę, bo od nadmiaru błonnika to też można dostać biegunki. Natomiast no, na to na pewno zwracamy uwagę. Poza tym staraj się właśnie jeść odpowiednią ilość warzyw, w nich będzie błonnik. Olej lniany też przy biegunce potrafi pomóc i wyhamować w ogóle bardziej oleje te nienasycone. Raczej unikaj nabiału, kofeiny, alkoholu, wiadomo, tego typu produktów. No i właśnie po prostu, jeżeli masz tą biegunkę, to nawet ja bym zmniejszyła troszkę ilość. Jeżeli to będzie trwało tylko parę dni, zmniejszyłabym ilość pożywienia, zmniejszyłabym ilość tłuszczów, skupiłabym się na tym, żeby tutaj ten układ trawienny się zregenerował, troszkę odpoczął i za chwilę powinno być dobrze. I mamy pytanie od Macieja. Witam. Dzięki, Joasiu, za dzielenie się tą bezcenną wiedzą. Keto super. Miło mi, Maciej. Chociaż teraz na okres letni, to przez 5 lub 6 dni trzymam posiłki, posty pod keto, ale w weekend robię mały progres. Ciekawe, co to za progres. Czyli wszystko, co zakazane. Piwko, lody owocowe, itp. Mały szok dla organizmu. Nie ukrywam, że też wrzucę jakiś carb blocker. Nie wiem, czy coś to daje, ale nie mam po nim takiego głodu węglowodanowego. A od poniedziałku dietka keto, post i naprawdę bardzo dobrze się czuję. Mimo, że po weekendzie wywala mnie z keto, ale energia jest, siła jest i jak lokomotywa do przodu. I co w tym wszystkim najlepsze? Nie przybieram na wadze, ale systematycznie ubywa mi z brzucha starych pozostałości. A pytanie do Ciebie, czy taki tryb nie obciąża za bardzo organizmu? Maćku, prawdopodobnie no, to wszystko wskazuje na to, że jesteś też aktywny i że masz elastyczność metaboliczną, więc jakby jeżeli się u Ciebie taki tryb w wakacje sprawdza, to super. No, nie polecam takiego, wiecie, co weekend wypadania z keto, ale takiego, bym powiedziała, brudnego wypadania z keto, czyli jakby rzeczywiście alkohol i cukry proste, no to raczej nie polecam, żeby to się przeciągało w nieskończoność i lato się za chwilę zamieni na jesień, a Ty dalej w tym pozostajesz, no bo po prostu nie jest to najzdrowszy tryb życia i u niektórych osób zaczyna to jakby tak też pod kątem psychologicznym powodować pewne problemy żywieniowe, że po prostu my czekamy do weekendu i się wtedy obżeramy. To nie jest jakby do końca zdrowe. Natomiast jakby rozumiem, że teraz są wakacje i w ten sposób się odżywiasz. I odpowiadając na Twoje pytanie, nie powinno to obciążać organizmu, jeżeli Ty się dobrze czujesz, bo to też jest indywidualna sprawa, są osoby bardziej schorowane, które borykają się z jakimiś problemami zdrowotnymi, no i u nich to by się pewnie w ogóle nie sprawdziło. Natomiast jeżeli Ty się dobrze czujesz, to może nie jest to najzdrowsze, ale nie jest to też coś strasznego. Moje zastrzeżenie to jest do tych Twoich carb blokerów, jak napisałeś, czyli po prostu do blokerów węglowodanów. Na czym to polega? Blokery węglowodanów to są zazwyczaj właśnie inhibitory amylazy, czyli enzymu, który ma nam węglowodany złożone rozkładać i pomagać je trawić. I jeżeli bierzemy takie blokery, no to automatycznie nie rozkładamy tych węglowodanów, no i w teorii one po prostu przez nas przejdą i nie zostaną zużyte. Natomiast według mnie nie jest to nic dobrego i jeżeli Ty masz elastyczność metaboliczną, to raczej zostawiłabym te blokery na boku i jakby z nich nie korzystała, a po prostu no jakby korzystała właśnie z tej elastyczności metabolicznej, czyli tego, że Ty potrafisz zarówno z glukozy czerpać energię, jak i z ciał ketonowych, a później sobie czy to postem, czy to mocnym keto i tak do tej ketozy wracasz. Dlaczego nie jestem zwolenniczką tych blokerów? Dlatego, że po pierwsze, to one dotyczą właśnie węglowodanów złożonych głównie. A jeżeli Ty jesz cukry proste, pijesz piwo, jesz lody i tak dalej, słodycze,
to i tak cukier ci rośnie. Czyli cukier ci rośnie, a tej glukozy nie wykorzystujesz. I teraz jeszcze to, co jest istotne, to to, że później przy stosowaniu takich substancji mogą się jakieś pojawić problemy trawienne. Mogą się pojawić i bardzo często się pojawiają problemy z naszymi jelitami, nieszczelne jelito, czy nawet SIBO i tego typu rzeczy, których naprawdę, jeżeli jest problem, to on długo się potrafi ciągnąć. Dlatego też, że te niestrawione węglowodany przechodzą przez jelito cienkie, trafiają do jelita grubego, no i tam jakby po części one będą fermentowane przez bakterie i ta fermentacja jest ogólnie dobra. Natomiast w takim wypadku, kiedy to nie jest fizjologiczne, bo to jest coś, co powinno już być wcześniej strawione po części, nie? To w takim wypadku po prostu ta fermentacja może być nadmierna i może po prostu wywołać dysbiozę w naszych jelitach. Więc w takie rzeczy bym się raczej nie bawiła. Teoretycznie przyjmuje się, że te blokery są bezpieczne. No ale według mnie nie jest to najlepsza opcja. Także jeżeli posiadasz tą elastyczność, dobrze się czujesz, to bardziej ewentualnie może jakiś węgiel aktywny, tego typu rzeczy, produkty, które jakby przyspieszą to pozbycie się tych niechcianych substancji z organizmu, ale raczej nie blokery. Możesz sobie zobaczyć chyba mój jakiś świąteczny film, wydaje mi się, że chyba jakiś z Bożego Narodzenia z poprzednich lat i ja tam mówię o kilku metodach na to, jak właśnie przyspieszyć pozbycie się tych węglowodanów z naszego organizmu, żeby one poczyniły jak najmniej szkody. Także tam między innymi właśnie mówiłam o węglu aktywnym, więc to są takie, myślę, lepsze, zdrowsze i bezpieczniejsze metody na to, żeby się tych węglowodanów pozbyć i żeby tak bardzo one aż na nas nie wpływały. Natomiast też węglowodany same w sobie nie są złem, więc po prostu jest to jedno z narzędzi, z których możemy korzystać. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek i oczywiście zadawajcie pytania w komentarzach, a ja na bieżąco, czyli z lekkim opóźnieniem, bo tych pytań zadajecie naprawdę sporo i bardzo mnie to cieszy, ale odpowiadam, także proszę, żebyście cierpliwie czekali na odpowiedź i jak już zadacie to pytanie, to miejcie pewność, że subskrybujecie kanał i że kliknęliście dzwoneczek tutaj na dole, żeby po prostu dostać powiadomienie o nowych filmach, no bo chciałabym odpowiedzieć Wam konkretnie. Oczywiście wszyscy na tym korzystają, ale skoro już zadajecie pytanie, ja je przeczytam, przygotuję się i Wam odpowiadam, no to chciałabym, żeby ta odpowiedź do Was dotarła. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!